Znajdujemy się na terenie, gdzie są prowadzone roboty budowlane dotyczące rozbudowy cmentarza komunalnego. Rozpoczęły się one w 2022 roku. Te prace, które obserwujemy dzisiaj, to jest jakby trzeci etap prac. Pierwszy to była wycinka i karczowanie drzew. Tutaj rosły bogato samosiejki brzozy. Ten temat już został zakończony na przełomie 2022 i 2023 roku. Część prac była wykonywanych na cmentarzu istniejącym, mówimy tutaj o kaplicy i wymianie pokrycia dachowego. Ta wymiana tego pokrycia dachowego była konieczna, żeby się kaplica nie degradowała. Trzeci etap prac to jest właśnie tutaj, rozpoczęte w marcu 2024 roku. Wykonuje je firma lokalna, to jest taki dla nas dodatek jako samorządowców, że firma zdzierżoniowa wykonuje, no i tutaj też płaci podatki i to jest jakby taki pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy. Obecnie wykonywane są alejki, kanalizacja deszczowa. Będziemy budowali dodatkowy parking, bo tutaj wiemy, szczególnie na święta, do tych miejsc parkingowych jest za mało, więc praktycznie powstanie lustrzane odbicie parkingowe, ale już uporządkowana ta przestrzeń parkingowa również będzie. Oświetlenie wzdłuż głównych alej, ale na tej nowej części rozbudowanej, ale także na tej części starszej wzdłuż kaplicy. Powierzchnia jest praktycznie tożsama z tą powierzchnią, która jest na istniejącym cmentarzu, ale dodatkowo jest przewidziana przestrzeń na kolumbaria, na wzór podobnych na starym cmentarzu. Miejsca się niestety kończą. Tu myślę, że sytuacja związana z COVID-em i tą całą sytuacją po-COVID-ową. Zarządca nam już dużo wcześniej zgłaszał, że musimy działać w tym temacie. Mieliśmy teren, ten teren szybko uporządkowaliśmy. Wydaje mi się, że to jest, nawet nie wydaje mi się, tylko jestem przekonany, że ta inwestycja jest konieczna, potrzebna. Prędzej czy później każdy z nas będzie musiał skorzystać z usług cmentarza komunalnego bądź parafialnego, więc tutaj ta konieczność wynika z samego faktu naszego istnienia. Jeżeli chodzi o pierwszy pochówek, nie jestem w stanie do końca odpowiedzieć. Na pewno prace mają się skończyć do drugiego kwartału 2025 roku, mówimy o lipcu, ale w międzyczasie planujemy jeszcze czwarty etap prac. Na starym cmentarzu, mówimy tutaj o kaplicy, modernizacja całego środka, żeby doprowadzić już ten cmentarz do takiego XXI wieku, jeżeli chodzi o użytkowanie. Rozmawiamy z fachowcami, jeżeli chodzi o nagłośnienie i w samym cmentarzu, nie tylko w samej kaplicy nie zmieni się tylko akustyka, ale zmienią się jakby standardy łazienek, pochówku, tak, tej całej sali. Wszystko tam zostanie zmodernizowane, cała infrastruktura techniczna. Dodatkowo do kaplicy będzie dobudowane takie zadaszenie, żeby nie wszyscy, którzy będą mogli być w kaplicy, mogli w godny sposób i w jakichś takich warunkach, szczególnie złych pogodowych, uczestniczyć w pochówkach. Więc chciałbym, żeby do końca kwartału drugiego 2025 roku wszystkie prace zostały zakończone. Koszt tych prac, które obecnie widzimy, to jest ponad 5 milionów złotych. Tutaj taka nowość dla mieszkańców i wydaje mi się, że warto powiedzieć. W trakcie prac przetargowych najniższa oferta kształtowała się na poziomie ponad 6 milionów. Podjęliśmy negocjacje ze wszystkimi firmami. Udało się jakby koszt tej inwestycji, bez obniżania jakości oczywiście, obniżyć o 1 milion złotych, więc zamyka się kwota około 5 milionów 300 tysięcy złotych, to co tutaj widzimy. Wcześniej, te wcześniejsze etapy, o których mówiłem, wycinka około 200 tysięcy nas kosztowała razem z modernizacją, że tak powiem, tego terenu i remont dachu około 150 tysięcy złotych. Wykonawca jeszcze szybciej by chciał to wszystko wykonywać. Niestety jesteśmy związani harmonogramem finansowym, budżetem. Śmiem twierdzić, że te prace zostaną szybciej zakończone niż lipiec 2025 roku przy takim tempie wykonawcy. Właśnie to jest ten punkt dodatni. Jeżeli mam lokalnego wykonawcę, on się stara, to jest też jego wizytówka jako przedsiębiorcy, jak można daną inwestycję realizować.